Powiedzmy, że chcemy obliczyć takie coś: 8,38 minus 4,54. Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potraficie obliczyć to samodzielnie. OK. Oczywiście, można to zrobić na wiele sposobów. Pokażę Wam te, z których ja często korzystam, kiedy obliczam coś w pamięci. Przepisałbym to tak: 8,38 bez zmian. Od tego odjąłbym 4 i 38 setnych, 38 setnych dlatego, żeby zredukowało się to z tymi 38 setnymi. I jeszcze trochę musimy odjąć. Tu mamy 54 setne. Jeżeli odjęliśmy już 38 setnych, to ile zostało? 54 o ile to jest więcej niż 38? Obliczę to teraz w pamięci. Od 38 do 44 potrzebuję 6 i do 54 jeszcze 10, czyli razem 16. W takim razie odejmujemy jeszcze 16 setnych. Bo 54 to 38 i 16. Jeżeli odejmuję 54, to mogę to zrobić po kawałku, w częściach. Mogę rozbić tę liczbę na mniejsze. Odejmuję 38 setnych i potem jeszcze odejmuję 16 setnych. A dlaczego tutaj wybrałem akurat 38? Bo tutaj mamy 38 te dwie liczby się zredukują. No i w takim razie 8 minus 4 to się równa 4, dalej 38 setnych minus 38 setnych te liczby się zniosą, w wyniku otrzymamy 0 setnych, czyli ta liczba minus ta liczba to 4 i jeszcze minus 16 setnych. Jak wykonać takie działanie? Pewnie potraficie odjąć te liczby w pamięci, na przykład od 4 o 16 setnych mniej. Ile to jest?

to 3,84 3 i 84. 84 setne. Jak wspominaliśmy wcześniej, istnieje wiele sposobów na obliczenie takiego odejmowania, można na przykład zrobić tak. Najpierw jedności, czyli 8 minus 4, 8 minus 4, dodać teraz dziesiąte, czyli 3 dziesiąte minus 5 0,3 minus 0,5 i teraz setne 8 setnych minus 4 setne plus 8 setnych minus 4 setne. Ta część jest dosyć łatwa do obliczenia. Ta część też jest dosyć łatwa do obliczenia, ale tutaj chyba jest trochę trudniej. Nie mamy tu 5 dziesiątych, żebyśmy mogli je odjąć, mamy tylko 30. Ale możemy z tych 8 jedności zabrać jedną zostanie 7 jedności, to 8 to to samo co 7 plus 1 albo 7 plus 10 dziesiątych. Możemy się teraz trochę przeorganizować i przenieść tę jedność tutaj. Przepiszmy to wszystko po nowemu. 7 minus 4 plus 10 dziesiątych plus 3 dziesiąte. Jak widzicie, mieszamy trochę sposoby zapisywania dziesiątych, ale niczego to nie zmienia. Minus 5 dziesiątych. Tę część możemy już obliczyć. To będzie plus 4 setne plus 0,04. No to po kolei. 7 minus 4. To 3 dziesięć dziesiątych plus 3 dziesiąte to 13 dziesiątych minus 5 dziesiątych to 8 dziesiątych. I zostają 4 setne. 3 jedności 8 dziesiątych 4 setne 3 i 84 setne.